Cześć kochani bracia i siostry, Cześć. nasi, bliźni nasi. Chcieliśmy pogadać na tematy bieżące. Przeczytam, co tutaj napisałem na forum. My musimy zrozumieć, że mamy być rodziną, rodem, kochać bliźniego swego jak siebie samego. Inaczej nie będziemy mieli mocy i system nas rozegra jak amatorów. Jak będziemy stać ze sobą murem, każdy na każdym będzie mógł polegać, to wygramy. Odzyskamy to, co nam się należy. Jeśli będziemy traktować siebie nawzajem z ego, czyli programów tego świata, to lepiej rozejść się do domu. Także chcieliśmy powiedzieć, że powinniśmy wykorzystywać czas konstruktywnie. Czyli nie kłócić się. Nie kłócić się, współpracować, tworzyć synergię. Trata czasu. Bo każda kłótnia, każde nieporozumienie, każde rozwiązanie, że tak powiem, siłowe, to jest woda na młyn dla systemu. Każda negatywna myśl w naszej głowie, każda najmniejsza negatywna myśl w naszej głowie na temat bliźniego, czyli taka nie wynikająca z miłości, nie płynąca z serca, bo są tylko dwie emocje, jest miłość i strach. Miłość to jest ta energia twórcza, z której zbudowane jest wszystko, to jest Bóg. Miłość to jest Bóg. My też jesteśmy zbudowani z tej energii i to jest energia prawdziwa, ona istnieje. A strach to jest energia fałszywa, która nie istnieje. To jest iluzja, ona istnieje tylko dlatego, że w nią wierzymy. I jak trzymamy strach w głowie, to przyciągamy słabe doświadczenia. A strach to jest iluzja, więc to jest po prostu niepoczytalne. Powinniśmy traktować siebie nawzajem, przede wszystkim siebie samych z miłością, bo nasze ciała to jest świątynia ducha, ale też jeżeli będziemy już siebie umieli traktować z miłością, to wtedy też musimy traktować bliźniego z miłością, bo bliźni to jest tak naprawdę inna wersja nas samych. Bliźni, ja, to jest inny aspekt Boga, źródła życia, ojca, matki, wszechświata. Tej wszechobecnej, wszechogarniającej energii, z której jest zrobione wszystko. Wszystko zawiera się we wszystkim. Bóg jest wszystkim i wszystko jest Bogiem. Czyli tą właśnie energią. Także dopóki nie zaczniemy traktować siebie z miłością, to nic nie osiągniemy. Już wiele razy różni ludzie próbowali różne rzeczy robić, kierując się właśnie umysłem, a nie sercem. No i to wszystko jest łatwe do rozegrania. Tam, gdzie jest kierowanie się ego, tam ten świat wysyła swoich ludzi, którzy przejmują, czy tam przekierowują działania i wszystko się rozpada. Jedynym rozwiązaniem tutaj jest praca nad sobą, obserwowanie myśli, trzymanie tych pięknych, wynikających z miłości, płynących z serca i kasowanie tych słabych, tych programów, które nas osłabiają, które zostały nam wgrane do głowy, które sami sobie wgraliśmy pod wpływem sugestii tego świata. Wgraliśmy sobie do głowy, które nas po prostu blokują. Także jak chcemy iść do przodu, to musimy się zacząć kierować sercem. Nie ma innej opcji. Jeżeli będziemy się kierować ego, to wszystko będzie wyglądać tak jak na załączonym obrazku, jak w tej sytuacji zaistniałej. No to taka banalność, to bądź zmianą, którą chcesz tak, widzieć w świecie. To jest ślepa uliczka. To chodzi. Bardzo kuszące są takie rzeczy, żeby się kłócić, żeby były dramy, żeby obgadywać innych, ale jeżeli tak się będziemy zachowywać, to będzie cały czas kontynuować i to w dodatku w nas uderzy okropnie. Naprawdę należy sobie zdać z tego sprawę i nie kontynuować, bo to są bardzo banalne słowa, ale zapominamy o tym i dlatego trzeba sobie ciągle to przypominać. To, o czym my mówimy, to nie jest nic nowego. Dokładnie. Ale to jest najpotrzebniejsze. Nic ciekawego, nowego nie mówimy. Ten świat doskonale sobie zdaje z tego sprawę, dlatego nas programuje od urodzenia w taki sposób, żebyśmy myśleli, że współzawodnictwo, rywalizacja, jakieś tam bycie lepszym od bliźniego, że to jest normalne, że to jest dobre. A to
To jest bardzo niedobre dla nas. Znaczy, wszystko jest dobre, bo wszystko prowadzi do naszego oświecenia, do oświecenia naszych umysłów. Ale to przyciąga słabe doświadczenia po prostu. Mm. A słabych doświadczeń w naszym życiu już było naprawdę dużo. Każdego z nas i nas wszystkich razem. Po co tak, więcej? Także po co więcej? No, wystarczy. Mm-hmm. Teraz dowiedzieliśmy się, jak to działa i pracujemy nad tym, żeby przyciągać coraz lepsze doświadczenia i cały czas zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli robimy coś słabego dla bliźniego, obojętnie którego, czy naszych bliskich, czy tych, których tam niby nam robią kuku, jeżeli robimy coś słabego w ich kierunku, to robimy to sobie. Mm. Jeżeli to sobie uświadomimy i zawsze będziemy mieli z tyłu głowy tą świadomość przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji, przy myśleniu, przy mówieniu, przy robieniu czy nierobieniu. Jeżeli będziemy to mieli z tyłu głowy, no to wtedy zaczniemy inaczej myśleć, inaczej podchodzić do tego. Taka osoba to jesteśmy my, tylko jeszcze lepiej, jeszcze tego nie wiemy, jeszcze nie, ta osoba jeszcze do tego nie dojrzała. To tak jak myślimy o sobie, jacy byliśmy na przykład 10 lat temu i wszyscy reagują na to typu, o 10 lat temu, o to ja nic nie wiedziałem, co to w ogóle byłem okropny. No to tak samo jak się patrzy na właśnie tak, jak się zachowują niedojrzałe osoby o niższej świadomości. To co jesteśmy my, tylko po prostu jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie i nie można ich traktować wrogo. Tak, to są nasze zwierciadła, nasi bliźni to są nasze zwierciadła, które pokazują. I nasze te wady, te rzeczy, nad którymi mamy pracować i to, jacy kiedyś byliśmy. Bo to jesteśmy my. Tak. Bo to cały jest czas. Ja i bliźni to jesteśmy, to są inne aspekty Boga, tego samego Boga. Ja jestem częścią Boga i źródła i bliźni jest też częścią tego samego Boga i tutaj w tym, w materii, w tym wymiarze te czujemy się oddzielni, że ja jestem inną częścią Boga, a bliźni jest inną częścią Boga. A w tamtych wymiarach boskich świadomości bycie częścią to jest bycie całością. Czyli ja jestem częścią Boga, jednocześnie jestem całym Bogiem, tak samo jak bliźni jest częścią Boga, jest jednocześnie całym Bogiem. Także i ja, i ty, i każdy z naszych bliźnich jesteśmy tym samym. Tym samym jednym wielkim Bogiem. Bo na tym świecie uwierzyliśmy w największą iluzję to, że świat jest, czas jest linearny. A nie jest. To jest iluzja. No właśnie mówię, że jest iluzja. No, i czas, i materia. I nam się wydaje, że jeżeli iluzja, czas jest linearny, to inna osoba jest czymś zupełnie oddzielnym od nas. A to się wszystko dzieje naraz. Wszystko się dzieje w tym samym momencie. Wszystkie te płaszczyzny przenikają się nawzajem w tym momencie teraz. I wszyscy inni, wszyscy bliźni są po prostu nami teraz. Tak. I dlatego jak słyszymy takie rozmowy, że bliźni coś mi tam zrobił, że ja coś zrobię bliźniemu, to nas boli. I dlatego chcieliśmy zaapelować do wszystkich o to, żeby przemyśleć sprawę, pokontemplować, pomedytować i posłuchać siebie. Bo cała prawda jest w nas. Na zewnątrz nic nie znajdziemy. Jeżeli zaczniemy słuchać siebie, to w końcu dotrze do nas to, co wszechświat do nas cały czas mówi. Bo on cały czas do nas mówi. I przede wszystkim podsumowując to, nie walczyć, tylko budować. Bo tak. o to chodzi właśnie, w neosie to właśnie o to właśnie powinno chodzić, że nie walczymy z systemem, nie walczymy między sobą, tylko ignorujemy to, robimy swoje, budujemy na nowo. W ogóle nie wierzymy w walkę. Jak ktoś zaczyna walczyć i tak dalej, dobra, następny, next, budujemy swoje, my robimy swoje, koncentrujemy się tylko na pozytywnych rzeczach. Wszelkie tamte rzeczy po prostu ignorujemy. Nie walczymy, ignorujemy. A koncentrowanie się właśnie na takich walkach, niesnaskach, jakichś tam. To jest stary system, to jest ten to system, jest z którym mam. Tak, to jest strata energii i wspieranie starego systemu. Budowanie starego systemu. To są cały czas systemu. Te same mechanizmy. Także to po co to robić? To jest budowanie takiego samego systemu, jak jest. Także, jak już mówiłem w poprzednim filmie, wszyscy, którzy trzymają słabe myśli w głowie i przyciągają tym samym słabe doświadczenia, to są nieuświadomieni agenci systemu. Tak. My też jesteśmy jeszcze w jakimś tam stopniu agentami systemu, często się nam zdarza, że trzymamy jeszcze słabe myśli w głowie, ale pracujemy nad tym, żeby było tego coraz mniej. Mm-hmm. I wszyscy, którzy pracują,
są z nami, są po naszej stronie, a wszyscy, którzy lubują się w trzymaniu słabych myśli, właśnie jakieś tam niesnaski, nieporozumienia tutaj, tłumaczenia, jakieś ataki, tego typu sprawy, to mimo, że oni mają w szyldzie, że to jest neos i działamy dla wspólnej sprawy, dla zmiany i tak dalej, to jednak to są po prostu zwykli agenci systemu, tylko że nieuświadomieni. Oni wysyłają swoją energię w kierunku wszystkich tych wartości czy niewartości, które reprezentuje system, i po prostu to wzmacniają. Każde mówienie o tym, czego nie chcę doświadczyć, to jest nieporozumienie, to jest niepoczytalność, bo każde mówienie o czymś, czego nie chcę doświadczyć, wysyła tam energię i to po prostu przyciąga do mojego doświadczenia. Ale to jest bardzo prosta rzecz. Zobaczcie, każda rewolucja jak się kończy. Przez całą, dokładnie, patrzymy na całą historię, jak się kończyła każda rewolucja walczeniem. Zawsze tak samo. Bo zawsze podchodzili do tego ludzie z tym samym podejściem właśnie walczenia. I zawsze, zawsze, przezawsze się kończyło jednakowo. Więc nie możemy podchodzić teraz w taki sposób, bo znowu się tak skończy, bo takie są mechanizmy ludzkie. Chodzi o to, żeby właśnie to było nowe podejście. Bo wszędzie, gdzie jest kierowanie się ego i wiara w atak, tam jest bardzo łatwo przekierować tą energię. Bardzo łatwo przekierować tą energię, tak jak ostatnio słyszałem właśnie Jeden Polska, czy coś tam takiego było, taka inicjatywa, też na początku wspierałem, ale potem widziałem, że tam nie za bardzo w dobrym kierunku i to zostawiłem. No i teraz dowiedziałem się, że upadła sprawa. Wszędzie, gdzie jest agresja, wiara w atak, gdzie mówimy, że ci, którzy nam tutaj zrobili kuku, że muszą za to odpowiedzieć, iść do więzienia. Tam jest ta energia właśnie walki. I tą energię bardzo łatwo przekierować i wypuścić ją w kierunku tych, którzy mają to w sobie. Jedynym rozwiązaniem, żeby system nas nie rozegrał, to jest nie ma strachu w sobie. To jest uśmiechnięcie się, powiem, nie dziękuję, tak, ja robię swoje. I to tyle. Nie koncentrowanie się, nie myślenie o tym, o jacy to źli politycy, jacy niedobrzy. Naprawdę nie. Po prostu ignorujemy, robimy swoje z uśmiechem. Tak, to jest jedyne rozwiązanie. A tamci ludzie dojdą do takiego punktu, tylko trochę zajmie to. Tak. To jest nieuniknione, więc nie należy na nich, naprawdę nie należy wrogo. To wszystko zepsuje. Trzeba kochać bliźniego swego jak siebie samego. Kochanie bliźniego swego jak siebie samego to jest życzenie bliźniemu zbawienia, a zbawienie to jest uzyskanie spokoju w głowie, czyli wyrzucenie tego świata, uzyskanie spokoju i zaczęcie stwarzania pięknego doświadczenia. To jest zbawienie. Także każdy dostąpi zbawienia, czyli tego spokoju w głowie, tylko że każdy w innym momencie. Jedni mogą w tym wcieleniu, inni za milion lat. Tak, bo to prawda? Nie jest wyścig, to jest jak maraton i nikt tego nie wygra, dopóki wszyscy nie skończymy tego maratonu. Każdy dojdzie do mety. Także musimy siebie nawzajem pomagać i ciągnąć siebie, pomagać sobie, żeby po prostu szybciej wszyscy to skończyli. Dopóki każdy ostatni nie dobiegnie do mety, to nikt nie wygra. Tak. Bo wszyscy jesteśmy jednym. I to nawet, nie działa jak wyścig. Nawet jak jeden zostanie, to wszyscy resztę będą musieli czekać na niego. Więc należy pomagać, ciągnąć do przodu tych ludzi. Także to, że każdy dojdzie do mety, do celu, to jest przesądzone. Także to jesteśmy tego pewni. Tylko, że po prostu chodzi o to, że lepiej szybciej niż później. Po co się męczyć? Tak. Jak można teraz? Po co czekać 52 tysiące lat, czy ileś tam? Jak można to zrobić teraz? A konfliktem się tylko cofamy. Tak, a konfliktem po prostu, cofamy się, bo nie dość, że blokujemy pójście do przodu, to jeszcze przyciągamy słabe doświadczenia, czyli dokładnie się cofamy. Ale właśnie taka najtrudniejsza rzecz jest w życiu to, że w teorii każdy takie rzeczy mniej więcej wie, ale w praktyce to nie wychodzi. Dlatego musimy sobie nawzajem przypominać różnymi słowami od różnych osób, każdy mniej więcej musi to samo powiedzieć. Przypominać, bo bardzo prosto zboczyć z tej drogi. Tak. I to właśnie robimy i będziemy kontynuować. Musimy się po prostu wspierać, bo tam, gdzie dwóch albo trzech się spotyka w imię moje, czyli w imię tej energii stwórczej, zwanej Bogiem miłości, tam ja jestem pośród nich, czyli właśnie ta energia, no bo wszyscy jesteśmy energią. Synergia.
Właśnie. Tak, i tworząc razem synergię, tworzymy tą dodatkową energię, która nas dodatkowo wzmacnia, bo jeżeli rywalizujemy, no to jeden może zrobić jedną rzecz, drugi może zrobić drugą, no i jest dwa. A jak zaczynamy synergię robić, współpracować, no to wtedy jeden może zrobić jedno, drugi może zrobić drugie, a razem zrobimy jeszcze trzecie. Tak, jest trzy albo cztery. Energia za free. Mhm. To jest perpetuum mobile prawdziwe. Mhm. Energia po prostu za darmo. Tylko trzeba współpracować. Jak zaczniemy współpracować, to wygraliśmy. Mhm. My współpracujemy. Nie dajmy się, kochani, podzielić, bo to jest... Stary system. To jest główne narzędzie starego systemu. Oni wiedzą, jaką mamy moc i że jak razem zaczniemy działać, tworzyć synergię, to oni nie mają szans, dlatego robią wszystko, żeby nas podzielić. Pomyślcie o tym, jacy są politycy i nie chcemy być tacy jak politycy. Tak, oni to są nasi bliźni, którzy śpią i którzy pokazują nam to, czego nie chcemy doświadczać. To jest świetny przykład. Tak. Także kochamy ich, oni sobie tam śpią, potrzebują takiego doświadczenia, takie sobie wymyślili. A my robimy swoje. Nowe. Dokładnie. Pozdrawiamy was ciepło. Do usłyszenia.